Tak jak zauważyłeś, wygraliśmy dzisiaj kolejne spotkanie, awansowaliśmy do półfinałów, także chcemy obronić tytuł mistrzowski sprzed roku. No i co, no walczymy dalej. No, ciężki turniej, jak co roku, coraz więcej drużyn, coraz większy poziom, tylko się cieszyć z takiego turnieju. Jest to bardzo, bardzo miłe i tak jak mówisz, że tutaj zawodnicy grają po kupę lat. Wczoraj właśnie z Sebastianem Świderskim zastanawialiśmy się, czy dotrwamy, żeby zagrać w roczniku 50, 55 plus, czy już nie mówię 60, czy będziemy na tyle jeszcze w stanie i zdrowi, żeby móc wystąpić, tak jak teraz nasi starsi koledzy grają z tych rocznikach. No byśmy bardzo chcieli, ale to zobaczymy, to jeszcze odległe czasy. My jesteśmy pełni podziwu, że są tacy zawodnicy, czy już powiedzmy od 50, czy kategoria powyżej 50, że są ludzie, że chcą grać, że się cieszą tą grą, że sprawia im to przyjemność. No mam nadzieję, że ja też doczekam tych pięknych chwil i też będę mógł dalej reprezentować Mostostal w tym wieku. Wciąż grasz? Gram. Gram na Słowacji, zdobyłem wicemistrzostwo tego kraju, więc dalej aktywnie. Wszyscy do mnie mówią Benek, najprościej, najłatwiej, także z trenerem się gram, bo trenerem jest Richard Nemec z reprezentacji, grał wiele lat we Włoszech, znakomity środkowy, graliśmy jeszcze razem w Wiedniu, no i tak właśnie sobie tam, mam jeszcze propozycję, żeby zostać jeszcze na rok, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie, no bardzo fajnie, rok temu był Dżonków, w tym roku jest Kędzierzyn, myślę, że tu nie ma co wybrzydzać, jest to, jak sama nazwa wskazuje, turniej Old Boy, wszyscy się praktycznie znają z boisk i tak dalej, jest to jedna wielka rodzina, przyjemna atmosfera, nie ma agresji, tak jak mówię, no wszystko w formie koleżeńskiej, przyjacielskiej, każdy sobie pomaga, a wiadomo, na boisku każdy chce wygrać z każdym.